Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania Jestem Kochankiem. Kochani, dzisiaj są urodziny Abigail. No, coś, na co czekałam i czego jestem tak mega ciekawa. Słuchajcie, jak ona będzie wyglądać. Także, no, jest poniedziałek, ja zapomniałam o tym, że dzieciaki idą do szkoły. Także, wiecie co, zrobimy tak, że... W sumie Alden to nie będzie dzwonił, że nie pójdzie do szkoły, niech on po prostu wstanie, weźmie sobie o resztki i wyrzuci zepsute jedzenie. No a ty, kochana, wstaniesz i się wykąpiesz, a mamuśka wstanie i zrobi tobie torcik. Więc tak, kochani, słuchajcie, co się działo, jak Was tutaj nie było? Ja sobie tutaj przegrałam 3 dni nimi. Pisaliście mi, że Lilith musi mieć też umiejętność fotografowania ogarniętą, żeby malować ładne obrazy. Także kupiłam jej aparat, kupiłam jej... Weź tutaj może chwilę z tym Nolanem pogadaj, bo on już jest staruszkiem i powiem Ci, że o, pocałuj go w szyję. On już jest staruszkiem i nie wiadomo, ile życia mu zostało. Także weź tutaj troszkę z nim czas spędź. I co? Od poprzedniego odcinka były bodajże 2 streamy na Twitchu, gdzie właśnie zajmowaliśmy się tutaj tą rozgrywką, tą serią. Cieszę się, że Lilith Wam się podoba w tych czarnych włosach, no bo ja też jestem zachwycona. Uciekła nam Dimi, więc, ale już wróciła, jak widzicie, ale jest, słuchajcie, brudna, więc ja bym chciała pochwalić ją. A czy pochwal za to? Nie, nie chwali jej, bo ona uciekła, to nie chwal. Weźmiesz, pójdziesz ją wykąpać. Zaraz pójdziesz ją wykąpać, dobra. I co, słuchajcie, robiliśmy na tych live'ach na Twitchu? Ogarnialiśmy, słuchajcie, znajomków dla naszej właśnie Abigail, przebraliśmy troszkę Nolana, ale to Wam może tak pokażę pokrótce tutaj w strojach, już nie będziemy wchodzić do kasa, jak go przebiorę. Oddamy mu dzisiaj taki może o swetereczek, przebierz nosie, a Ty dobra, będziesz tu sterczał, ok. A Ty kochana, właśnie muszę pilnować, żeby ona nie poszła do szkoły. Tak, Ty masz iść na wagary, Ty też pójdziesz na wagary. Dopiero idziesz do lodówki, no dobra. A to Ty weź chociaż tutaj podejdź Lilith, posprzątasz może tutaj to jedzenie i Ty wykąpiesz Dimi, bo jest brudaskiem, nie, o, niemożliwym po prostu. Ty sobie weźmiesz, ok, nie wyrzucaj tego zepsutego jedzenia już, dobra. My to ogarniemy, Ty wyrzucisz zepsute jedzenie. No jedz to. No i on się cały czas przebiera z tego misia, nie? Zjedz tego burgera. O, i Nolan wygląda, słuchajcie, tak, ma taki troszeczkę bardziej dziadkowy styl, no ale moim zdaniem, słuchajcie, i tak wygląda mega, mega fajnie. No, on jest, słuchajcie, przystojnym simem, także no zostało mu to, zostało. Niestety nie znalazłam jak na razie takiego skina dla seniorów. Może mi się to uda wcześniej niż on umrze, mam nadzieję przynajmniej, muszę sobie to zapisać, żeby to zrobić. A Ty się przebierz, bo przecież Ty ciągle chodzisz w tej kurce. Oni cały czas wychodzą tam na dwór, kochanie, żeby jeść. No i przebierają się cały czas w te kurtki. Zrobisz torcik dla Abigail. Ja Wam, słuchajcie, też mówiłam, że w tym odcinku zrobimy sobie i urodziny, i święta. Tak Wam pokażę tutaj w kalendarzu, ale dzisiaj w tym odcinku zrobimy sobie tylko urodziny, a w kolejnym tutaj zrobimy święta, zrobimy urodziny Aldena i Lilith i zrobimy to po prostu jednego dnia. Urodziny Lilith zrobimy w urodziny Aldena, czyli będzie taka po prostu podwójne urodziny, podwójna imprezka. Ok, niech ona zrobi ten tort. Ja jestem bardzo ciekawa, jak ona będzie wyglądać. Ty, co ty tutaj? Łobuzie! Co ty tutaj? Przecież to był Aldena Burger. No co ty? W ogóle właśnie przebrałam psiaki, zobaczcie. Tak one wyglądają. Gdzie jest Dimi? A Dimi nie ma tego swojego stroju. W ogóle trzeba będzie umyć wannę. Nolan się tutaj tym zajmie i jeszcze będziesz się musiał wysikać. To może najpierw się wysikaj, wiesz? A potem umyj wannę. Okej, jeżeli chodzi o jego karierę, to my już tutaj, zobaczcie, jesteśmy przy końcu oceny i będziemy mieć awans na 9 poziom. Także no to też musimy tutaj w tym wyzwaniu zrobić, zanim przeniesiemy się do drugiego pokolenia, tak już, wiecie, na stałe.
Opróżnij tacę, ale czy tutaj coś jest? No przecież nie ma. Dałam tutaj dla Lilit nowe zadania, ale no nie ma, słuchajcie, nie mam czasu kiedy z nią to robić, bo ja i z nią maluję, i z nią czytałam te książki o tej fotografii, także no bardzo, bardzo, słuchajcie, szybko mi minęły te trzy simowe dni. Tutaj postawiłam Waldena jeszcze, zobaczcie, ten do eksperymentów, dałam mu skrzypce, bo chciałabym, żeby on sobie pograł na skrzypcach. Okej, tylko tutaj kąpiesz, no i okej. Czy my będziemy urządzać w ogóle przyjęcie? Myślę, kochani, że chyba nie. Zaprosimy może tutaj tych wszystkich, ale oni już będą nastolatkami. Nie, myślę, kochani, że zrobimy to sobie, chyba że zaprosimy właśnie tych ziomeczków z naszych klubów, bo to też nie byłoby głupie. Dodaj świeczki urodzinowe. Oni są wszyscy w szkole i ja jestem ciekawa, czy oni przyjdą, jak oni są w szkole. Nie wiem, nie wiem. Weź tego burgera, weź może ty dojedz tego burgera, po psie. No trudno, no trudno, słuchajcie. Trzeba jeść, nie można wyrzucać jedzenia. Mimo, że pies tam polizał, no cóż, życie. Tu są w ogóle kupy wszędzie, tu coś wyrosło. Śmieciory, o oh Jesus. Tu widzę, że nam się zepsuło. To napraw, nie. Weź to zamień, nie będziesz tam właził na drabinę, żeby to naprawić. Musieliśmy zapłacić za te kredyty. Dodałam tutaj takie krzesełka. Czy my mamy rachunki? Dobra, czyli Nolan, słuchajcie, jako głowa domu pójdzie zapłacić rachunki, musiałam też zapłacić ratę, także no hajsik ucieka, ucieka szybko. Czy ty dodałaś te świeczki? Postaw te świeczki, bo zaraz się ktoś dorwie. A ty miałeś, o, zestawienie tantiem 2000, a ty miałeś na tych skrzypkach tutaj grać, kolego. No idź, idź. Idź, idź, okej, świeczki postawione. Weź może zajmij się tutaj psem. Daj mu coś, mu daj jakiś smakołyk, przytul go. No te pieski są takie, słuchajcie, biedne. Ja tak trochę je tutaj zaniedbuję. Nie powiem, że nie. Przyznaję się, słuchajcie, bez bicia. A, dodałam Lilith też matę do jogi. No weź, bo ja nie mogę w niego kliknąć. Pogłaszcz go. Możesz go, nie wiem, wypuścić na polowanie czy coś. Daj mu przysmak. No Lanek, a ty? Ty myjesz wannę chyba. No i dobra, dzieciaki sobie tutaj ćwiczą i myślę, że tak, zobaczmy co mamy w ogóle w lodówce, żebyśmy mogli coś na ten stół, nic nie mamy, no to słuchajcie, trzeba coś ugotować przed urodzinami. Tutaj mamy tą książkę, zróbmy jakiś posiłeczek, co ty tutaj możesz, zrób... O, lasagne, pięknie. I sobie je postawimy i zjemy do urodzin Abigail. Ja ją tutaj przebiorę na odcinku, w przyspieszeniu Wam to zrobię, tak jak Wam zrobiłam właśnie w luźnej rozgrywce, jak przebierałam Freję. O, tutaj w garku, zobaczcie, gotuję. Okej, okay. Nolan, wiesz co, nie będę Ci dawała, bo zaraz sobie zrobimy urodzinki. Jestem ciekawa, czy właśnie te dzieciaki przyjdą. Ja zaraz chyba ich pozapraszam już wcześniej. Weź tą kupę tutaj, posprzątaj. I ja bym chciała, wiesz co, żebyście się zajął tymi psami też. Kurczę, wykąp go może, bo Ty tak lubisz kąpać te psy. Albo przynajmniej, wiesz, ja Ci każę. Może niekoniecznie lubisz, ale ja Ci cały czas każę je kąpać. Okej. Okay. No czyli kochani, słuchajcie, wchodzimy powoli, powoli, bo to jest, czy jest czas nastoletni. Wchodzimy w drugie pokolenie, ale właśnie przypominam, słuchajcie, że tutaj przypominam, że to wyzwanie zostało zmodyfikowane przez osoby z mojego Discorda, dziewczyny, głównie chyba dziewczyny tutaj mi pomogły, napisały nowe zasady, nowe pokolenia. Gdzie ty to masz? Nowe pokolenia i tutaj drugie pokolenie napisała dla mnie Basia, więc dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Kolejne pokolenia są też pisane przez osóbki z Discorda, dlatego że uznaliśmy, że te po prostu pokolenia, co są w tym oryginalnym wyzwaniu, one są, słuchajcie, beznadziejne, powiem Wam. Tam naprawdę nie ma co robić i sobie to po prostu ogarnęłyśmy i przerobiłyśmy. Więc tak, słuchajcie, tutaj to pokolenie już w małym, małym stopniu, weź tam eksperymenty jeszcze, bo ja tu będę gadać, zaczyna się w wieku nastoletnim. Przypominam, że tutaj dziedziczką kolejnego pokolenia jest nasza Abigail, która sobie eksperymentuje. I
takie już zadania na nastoletni okres mamy. W ogóle zalecaną aspiracją będzie miłość, pokrewna dusza, zalecane cechy romantyczka i nieangażująca się. Nie wiem, czy teraz któryś z tych cech będę mogła jej dodać. Nie pamiętam, czy dla nastolatki można, ale to zaraz sobie zobaczymy. I tak, posiadaj co najmniej, przynajmniej 5 przyjaciół, w tym 3 od szkoły średniej, czyli już tutaj, jak ona będzie nastolatką, musimy mieć 3 przyjaciół. I bądź w 2 związkach w szkole średniej, czyli musimy mieć, słuchajcie, musimy przejść przez 2 związki. I mimo życia uczuciowego staraj się być dobrą uczennicą. Czyli to są takie, słuchajcie, zadania na nastoletni okres i tym będziemy się zajmować z naszą Abigail. Ja całe pokolenie drugie już Wam wrzucę do opisu, żebyście też mogli się zapoznać i z kolejnymi właśnie zasadami tego wyzwania również. I ogólnie tak, będziemy szli tutaj na studia z naszą Abigail, będziemy się zajmować ogrodnictwem, więc gdzieś już po prostu możemy, że tak powiem, skubnąć troszeczkę tego ogrodnictwa, ale to po kolei, słuchajcie, po kolei pomału. I teraz jest pytanie, bo ja mam chyba tutaj ustawiony czas na średni i ja się zastanawiałam na długość życia, sorki, na normalne, ja się zastanawiałam, czy to zmniejszyć do krótkiego, ale chyba słuchajcie, nie, bo mogę się nie wyrobić. Ewentualnie jak już będziemy mieć tych 3 przyjaciół i powiedzmy 2 związki, to wtedy sobie skrócimy czas do długość życia do krótkiego. Dobra, no to słuchajcie co, lecimy, jest 12 godzina, mamy tort, mamy tutaj tą lasagne, wszyscy są ogarnięci, więc ja tutaj najpierw spróbuję, wiecie co spróbuję? Spróbuję zaprosić dzieciaki, tylko mówię, nie wiem czy one przyjdą, bo jako tako one powinny być w szkole, no ale zobaczymy i jeszcze muszę wprowadzić, weź to od razu wysusz. Jeszcze muszę wprowadzić tych nastolatków, żebyśmy już w kolejnym odcinku mogli sobie gdzieś może ich poznać, jak wyskoczymy gdzieś z naszą Abigail. Okej, czyli czekamy, aż wszyscy przyjdą. Słuchajcie, jakichś strojów ja im tutaj wizytowych super nie będę dawać. Niech oni się po prostu przebiorą. Ty mi się przebierz z tego misia. Przebierz się w to, ty masz taki swetereczek na sobie, ale może byś założyła jakąś właśnie sukieneczkę. Tutaj oni już mają w ogóle przygotowane stroje na Wigilię, więc będziemy, słuchajcie, fajnie ubrani. I tak, chciałabym, żebyście właśnie Wy tutaj jako rodzice usiedli. Podejdź tutaj wszyscy razem, podejdź wszyscy razem. Niech oni tutaj wszyscy przyjdą. Zobaczcie, wszyscy urwali się ze szkoły na urodziny naszej Abi. No, pewnie nauczyciele zadowoleni nie będą, ale no co, no trudno. Usiądź. No i kochani, urodziny. Znowu urodziny, w poprzednim odcinku były urodziny, w kolejnym odcinku będą urodziny. No, ale na tym się wiecie, na tym potrójne urodziny będą, potem będzie po prostu chwila przerwy. Czemu wy wstajecie? Czemu wy wstajecie? Dobra. Bo ja chcę, wiecie, ja chcę tutaj zrobić fotkę. O, foteczka. O, dmucha, takie zawsze dziwne oczy robią ci Simowie, jak mają z modów oczy i dmuchają ten tort. Dobra, zrobię jej już takie zdjęcie. No co mam zrobić? Nie moja wina, że ma takie oczy. Okej, słuchajcie, chwila prawdy. Gdzie ona jest? Abigail! Czy ona znowu tam się pojawiła, gdzie ten? Gdzie ostatnio Nolan? Zaraz sobie, słuchajcie, sprawdzimy, tylko ja tutaj zrobię zdjęcie, jak konfetti robią. No, ona jest tutaj, gdzie Nolan. Nolan też tutaj ostatnio się przeniósł. Okej, słuchaj. O Jezus, jakiś turban ma na głowie. Dobra, czy ja mogę... Nie losujemy. Ja chcę zobaczyć, jakie cechy. Tak, ja już jej mogę dać, czyli romantyczka. I tutaj masz towarzyską. Ja bym ci to musiała chyba zmienić. Czekaj, czy ja mogę jej to... Nie, bo to jest z czego, nie wiem. Okej, dopiero następną będę mogła jej dać. Niech na razie będzie romantyczką, a aspirację musi mieć pokrewna dusza, czyli miłość to chyba jest. I tak, i pokrewna dusza. Więc hello, Mariolka. Jesteś. Dobra, muszę zrobić fotkę. W jakiej sukni w ogóle, no, sztosik, pokaż się, bo chcecie zobaczyć najpierw, tak?
No, ale ma chyba rudziulkie włosy w ogóle, takie no, więc to jej zostaje, bo tak będzie. Tak będzie. A tymczasem, kochani, ja przenoszę się do kasa i sobie ją przebiorę. Wy to będziecie widzieć oczywiście na przyspieszeniu, ale co Wam jeszcze powiem? Powiem Wam, że ja chcę ją przeprowadzić do tego różowego domku, Pink House, który tworzyłam ostatnio. Discordowe ludki moje wiedzą, o co chodzi. Więc ja bym chciała, żeby ona właśnie lubiła, o, rudzielec mój, lubiła takie kolorki właśnie pastelowe. Już słuchajcie, domek jest cały różowy, cały różowy praktycznie, więc no już nie będę ją tak ubierać. Gdzieś tam ten róż się będzie przewijał, ale już nie aż tak, ale gdzieś po prostu chciałabym, żeby ona tak była ubrana w takie pastelowe kolory, jakieś miętowy, taki wiecie, liliowy, fiolet, taki jaśniutki. No dobra, słuchajcie, bo ja już gadam i gadam. Idziemy, słuchajcie, idziemy ją przebierać. No i dobra, kochani, tak się prezentuje nasza Abigail. Ja jej zrobiłam tylko pierwszy strój, resztę sobie zrobię sama. Damy jej oczywiście wszystkie 5 stroi codziennych, no i resztę takich jak wizytowe, sportowe i tak dalej. Ale no tutaj już nie chcę tego przeciągać, więc ma tylko taki pierwszy strój. Resztę pewnie sobie zrobimy gdzieś na live'iku na Twitchu, albo nie, myślę, że zrobimy to na live'iku. Także słuchajcie, kogo jeszcze nie ma, to link jest w opisie do mojego Twitcha. Można zaobserwować i być właśnie na bieżąco. Ja tak samo na Discordzie informuję o live'ikach, o streamkach, ale no zawsze warto mieć włączone powiadomienie, żeby wiedzieć, kiedy zaczynam. No dobra, kochani, ojej, przebierz się w codzienny. Jedna z jej koleżanek, słuchajcie, jest. Czy ja ją przebierałam w codziennym? Tak czy nie? Halo? Tak, ale trzeci. No dobra, co za różnica. Okej, przebierz się. Słuchajcie, jedna z jej koleżanek jest bardzo podobna, znaczy bardzo podobna, też ma rude włoski i też ma te okulary, tylko inny kolor. Także myślę, że dziewczyny będą mogły się ze sobą zaprzyjaźnić. I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że ja tutaj, jako słuchajcie, że to jest nastolatka, chciałam, żeby ona zablokowała drzwi dla wszystkich, z wyjątkiem oczywiście Abigail. Ja jej chciałabym tutaj postawić, choć zawołaj wszystkich na posiłek. Ja jej bym chciała tutaj dodać biureczko z komputerem, pousuwać te wszystkie zabawkowe rzeczy, ten namiot, ten wózek, to bym na tą chwilę w sumie przeniosła do Aldena, chociaż on tak będzie miał urodziny w następnym odcinku, więc bez sensu. I dać jej tutaj właśnie takie, wiecie, może jakąś wielką szafę z ciuchami, no to biurko z komputerem. W sumie nie wiem, co jeszcze mogłabym tutaj takiego nastolatkowego dać. Chciałabym jej dać chyba podwójne łóżko, bo to jest takie dziecięce, a takich pojedynczych, fajnych nie mam łóżek, więc myślę, że to też byłby fajny pomysł, żeby dać jej podwójne łóżko. Możecie mi napisać, jeżeli macie jakieś właśnie pomysły, co mogłabym jej tutaj takiego dać, co pasowałoby do nastolatki. Też moglibyśmy się właśnie zająć tym na streamku, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Tak, tutaj, moi kochani, jest jeszcze lasagna, także częstujcie się, częstujcie. Ja sobie po odcinku wprowadzę właśnie simów, tych nastolatków, których stworzyliśmy. Są też simowie od was, których troszeczkę poprzerabiałam, tak bardziej w moim stylu, bardziej w mody alfa. Także fajnie, słuchajcie. Będą się tutaj bawić, będą się ze sobą spotykać. Jeżeli będzie potrzeba, to ja tutaj tych pousuwam z tego.
z klubu, a dodam właśnie tamtych simów. Ja bym chciała, żebyś ty poszła się załatwić i ty byś też musiał do toalety skorzystać. Ja nie wiem, słuchajcie, wy nie ogarniacie, że wy musicie iść do łazienki. Nie wiem, o co z wami tutaj chodzi. Nolanek? Nolan, chciałabym, żebyś ty, wiesz co, żebyś ty może podszedł do tej, ale ona idzie sikać, nasza Abi. Już nie zmywaj, idź sikać, bo matce też się chce siku. Matka, mamuśka, sprzątnie talerze, a Nolanek, wiesz co, jak ty byś poszedł, ty tu z tymi dzieciakami siedzisz, daj żyć, chłopie. Jak ty byś poszedł z którymś na spacer? Gdzie są psy? Gdzie? Nie widzę tego białasa tu. Dobra. O, dobra, psy tu laski, wyprowadź. Możesz już w sumie pobiegać. Mam nadzieję, że nic ci się nie stanie. Idź skorzystać z toalety. Czy ty już korzystałaś? Nie, ty jeszcze zmywasz, to poczekasz tutaj, poczekasz. Posprząt. No przecież mówiłam ci, że masz iść do kibla. Chopie. Ja nie wiem, oni się, słuchajcie, nie słuchają mnie, znowu się mnie nie słuchają. A ty, jak się załatwisz, moja droga koleżanko, to odłożysz pranie i zgubiliśmy oczywiście podręcznik do fotografowania, tom drugi. Nie wiem, gdzie ona go, słuchajcie, położyła, nie mam pojęcia. Jak gdzieś go zauważę, to oczywiście będę. To sobie go wsadzimy do kieszeni. Ja ten tort już schowam i tą lasagnę też schowam, żeby ona się nam nie zepsuła. I ty musisz otoczenie na szkicowniku, ale chodź tutaj usiądź, żebyś ty, nie dziergaj, żebyś ty w tym kiblu tutaj miejsca nie. Bądźcie, typek sprząta nam na chacie. Wolny projekt otoczenia sobie rób. Ty sobie poszedłeś biegać, nie przebieraj się. Ty tu, ty, czy ty się już wysikałaś? Nie. Okej, skorzystaj z tej toalety. Ty chyba nie masz nastolatków znajomych. No nie masz niestety. No ale dobra, trudno. Przyjdziesz sobie najwyżej z mamuśką tutaj pogadać troszkę, opowiedz o zainteresowaniach, opowiedz śmieszną historię. No do klubu jej zapraszać nie będziemy. A ty weź ty tutaj pogadaj z tymi dzieciakami, popraw humor, zabawne pytanie. Jak widzicie tutaj prezenty, słuchajcie, już są naszykowane. Rozmawiaj o szkole. Przyjazne powitanie. Weź tutaj ładnie, rozmawiaj o klubie ziomeczki. Proszę cię bardzo, proszę się ładnie zachowywać. Ty będziesz z mamuśką gadała i mogłabyś to potem wyczyścić. To zaraz. Okej, okay, no i tak słuchajcie, tutaj sobie spędzimy ten dzień. Nolan, czy on już, czy ty już wracasz tutaj zachęć za potrzebą? Sobie już może wrócicie. No tak, bo ty już jesteś, słuchaj, tak, niebezpieczne zmęczenie. Także wolałabym, żebyś ty już nie biegał. Masz rację, chłopie, masz rację. Chodź tutaj sobie poćwiczyć. Ćwiczysz? Nie. Zdrzemniesz się, albo pójdziesz się po prostu zdrzemnąć tutaj do sypialni. Zdrzemnij się. Albo poszedłbyś na ryby, ale nie, bo on jak jest nieswój, to mi nie pójdzie na ryby, więc dobra, niech on pójdzie na drzemkę. Ja już go nie będę dawała chyba do biegania z tymi psami. Weź z psa, ze smyczy ogarnij. Okej, weź tutaj pogadajcie sobie. Trajkocz o ulubionym zespole. Super. Przyjaznym, może, o, wampirami. Wampirami się możesz poentuzjazmować. O miejscowych łowiskach to chyba nie bardzo, ale możesz jeszcze o niesprawiedliwości świata pomarudzić. A ty gdzie jesteś? Stoisz przy choince. Rozmawiaj o klubie tutaj, dobra. Co tu są? Gdzie tu są jeszcze jacyś ludzie? Proszę, pochwal szczerze. Tutaj możesz też narzekać na mroźną pogodę i mógłbyś się pobawić z psem. O, proszę cię bardzo. No i dobra. Czy ty już skończyłaś tą pracę na tym szkicowniku? Chciałabym wiedzieć. Tutaj coś jest. Wyślij klientowi do akceptacji. O, ale ich kurde wyrzuciło. Ale znając życie, to nie przyjmą. Wyślij klientowi. Coś mi się tu baguje, słuchajcie, strasznie. Dlaczego to ona nie może tego wysłać? Weź może podejdź tutaj. Ty musisz coś zjeść, kochana. To weź sobie tutaj jakieś resztki zjedz. Czy ty wyjdziesz tutaj stąd? Możesz stąd wyjść? Festiwal humoru i harców. O, ej, to chodźmy, słuchajcie. Chodźmy z naszą. Tylko, że ona nie jest ubrana, ona nie ma stroju zimowego. Dobra, pójdzie tak, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie zamarznie. Jak będzie zamarzać, same idziemy. Same. Jak będzie zamarzać,
Nie, dobra, pójdzie. Dobra, to nie jedz tutaj. Dobra, jak będzie zamarzać, to po prostu wrócimy do domu. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie, bo wtedy będziemy musieli Aldenem prowadzić kolejne pokolenie. No, a do niego ten różowy dom to raczej średnio będzie pasował, także no, wszystkie moje plany by to popsuło. Więc na chwilkę pójdziemy sobie tutaj, może kogoś poznamy. Może kogoś poznamy, może nastolatków, a może młodych dorosłych jakiś. No dobra, słuchajcie, no ona też nie musi mieć tylko znajomych jakby nastolatków, co nie? Jakichś tam młodych dorosłych też może mieć. Dobra, tutaj słuchajcie, nawet nie ma śniegu, także spoko, chociaż jest zimno, tej pani jakaś w ciąży. Ja sobie popatrzę, ale oni są tutaj wszyscy dorośli. Tu nawet jest pan senior, tutaj też dorosły, dorosła. Okej, a gdzie my jest? Jesteśmy? Czy jest jakaś kawiarenka w ogóle? Ale tu ładnie, bo ja tak zmieniałam te parcele, nie? O, tutaj mamy ten festiwal, więc przyjdziemy sobie może, czy budki są z jedzeniem otwarte? Już tak, więc chodź, przejdziemy sobie, zamów jedzonko. Tcho, a tu co jest? Weź tajin. Weź sobie tajin, przebierz się i weź tajin. No i dobra, i słuchajcie, porozglądamy się. Ja chyba tutaj nie będę dołączać do żadnych tam humorów czy tych innych złośliwców, bo chyba tak średnio mi to do tej Abby pasuje. Po prostu spędzimy sobie tutaj chwilę czasu, ona sobie zje, porozglądamy się za jakimiś innymi fajnymi simami, żeby ich poznać. No jedz, jedz, żeby ci nikt nie zawinął. Dorosła. Nastolatek, o, tylko że jest bez spodni. Ale to słuchajcie, ja go tu zaraz, patrzcie. Dreser, losuj część, du. Zabawne powitanie, no i już ma porty, super. Ja sobie tutaj jeszcze tak popatrzę, słuchajcie, zobaczymy. Tutaj masz też jakieś, tu jest pani dorosła, pan senior. Tutaj? Dorosła, okej. Co my tutaj jeszcze możemy robić? Dziękuję ci bardzo. Ty też pewnie niedługo będziesz nastolatką. Tutaj sobie siedzisz z tym państwem. No dobra, a tutaj z tym chłopcem nie chcesz rozmawiać? Przyjazne powitanie. Ojejku, jej jest zimno. No dobra, weź ty się zjedz i poznaj chociaż się z nim. A ty też w ciąży jesteś już dorosła. Ty też w ciąży? No, w takiej początkowej. A tutaj młody dorosły, kawalarz, okej. Okay. No dobra. Rysujesz tu z nim, czy nie? Dobra, ale weź go poznaj, czemu by nie? Przyjazne powitanie. I będziemy, słuchajcie, kochani, szli do domu, bo ja się boję o nią, naprawdę. Słuchajcie, ja lubię zawsze takie początki właśnie, że nowe pokolenia, zaczynać ci simowie, przebierać ich po prostu, zobaczyć, jak właśnie widzieć, jak oni dorastają. Jak wygląda? Uuu, wegetarianin! Dobra, kochana, idziemy do domu, bo ja naprawdę się o ciebie boję, żeby tobie się nic nie stało. Okej, okay, idź, 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 tu ptaj. Okej, okay, jesteśmy w domu, jej jest, słuchajcie, zimno, niech ona przyjdzie się tutaj ogrzać. Pal pieniądze, no chyba, ej, i ten, i zamknijmy już te, a ty masz zamknięte, zakończ. A, to ty też? To czemu oni tutaj są? Niech oni sobie idą. Już. No dobra, ty jesteś głodny w ogóle, co to jest? Lasagna na podłodze leży. Łe, wisi w powietrzu. Dobra. Ty, moja droga, co ty będziesz robiła? A ty grillujesz szaszłyki, okej. Okay. A ty? No miałeś iść sobie spać, ku, zdrzemnij się, kochany mój. No lanku, 7 poziom gotowania mamy, okej. Okay. No i co, kochani, będziemy sobie kończyć. W kolejnym odcinku będzie Wigilia, będą urodziny Aldena. Ty się miałaś ogrzać. I myślę, że skoczymy sobie, słuchajcie, po Wigilii gdzieś sobie skoczymy z naszą Abigail, gdzieś na miasto. Nie wiem, na jaką parcelę, szczerze mówiąc, będę musiała pomyśleć, czy będzie to jakaś kawiarenka, czy właśnie może jakiś klub. No, mogłaby iść do klubu, co? Tak po Wigilii sobie, o. Dobra, to ja tak, słuchaj, o, właśnie, moja droga, w prezencie urodzinowym dostaniesz sobie rower. Schowaj go do wyposażenia, schowaj go do wyposażenia. Już zrobiłaś te szaszłyki, no to schowaj do lodówki i ja bym Cię prosiła, żebyś Ty poszła sobie już spać. Dzisiaj tak wcześniej, Nolan, ja Ciebie tutaj na chwilkę poproszę do kibla, żebyś zrobił siku kupę, czy co Ty tam chcesz. Ty jesteś w ogóle ogarnięty życiowo, nie jesteś śpiący? A czy Ty się tutaj zaklinowałaś, moja droga koleżanko?
Nie, to czemu nie? A, wzięłaś ten rower, okej. No to do spania, śpij sobie i ty też pójdziesz spać, żebyś gitary nie zawracał. Dobra, rączki umyte, okej, dobra, ona ma taki śmieszny strój. Moglibyśmy nawet jej dać jakąś opaskę w stroju jakimś? W sumie spoko pomysł. No i dobra, kochani, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się Abigail, oczywiście w tym stroju, co ja jej zrobiłam. Czy też, tak jak ja, cieszycie się na jakby nowy początek, no bo tak to można nazwać. Jak ona pójdzie do szkoły, to oczywiście będziemy też poznawać znajomych i wtedy będziemy wybierać, z kim ona ma się przyjaźnić. A raczej chciałabym to robić tak, że z kim będzie miała najlepsze kontakty, to żeby się przyjaźniła. Jeżeli będą to jacyś simowi wygenerowani przez grę, to przecież zawsze możemy ich przerobić na simów alfa. Dobra, dobra, kochani, kochani. Ej, nie zrobiłam pauzy! Dobra, kończę, już kończę. Dziękuję Wam za oglądanie, za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Pa, pa!